Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ludzie, jestem Shorheim, a to jest kolejny odcinek, jak widzicie, Motorfestu. I mamy tutaj znowu na main stage jakieś nowe dziwne rzeczy, japońskie toge, jak mnie tutaj pani narratorka Kara z mojego autka poinformowała, ale tu sobie możemy coś odebrać w ogóle, jakąś nagrodę. Gratulacje! Brąz, co ja mam za brąz? Prawdopodobnie nic sensownego. O kurwa, 50 tysięcy expo. No dobra, no niech będzie. Zarąbiście. Moi kochani, w dzisiejszym materiale, co my możemy? Dym fioletowa niespodzianka, okej. A co mamy w dodatkowych nagrodach tutaj? Expa, część wyczynowa albo Skyline'a GTR-a w edycji Drift. Dobra, zacznijmy. Goddammit, wyszedłem z tego. Japonia, samochód, Lancer, Japonia, Nissan, Japonia, pojazdy wymagane. Jedno i drugie. Aha, mogę sobie wziąć jaki... Wybaczcie, jakikolwiek samochód z Japonii chcę? To ja mam Supra przecież. Pakiet japoński, długi. Pokażcie mi, za ile ten pakiet? 50 tysięcy ten Lancer kosztuje, jasny gwint. No ja nie wiem, czy my jesteśmy chętni na samochody tej w takich cenach. No ale dobra, zobaczmy sobie. Jeszcze sobie zobaczymy, moi kochani, sklep bezpośrednio. Sklepik, cyk. 50 koła za całość, więc spoko, to już lepiej. Custom bundle to jest jeszcze jakiś, ale trzeba mieć te specjalne pieniążki. Przedmioty użytko, nie przedmioty użytkowe, dekoracje dla pojazdów, to są jakieś w ogóle, szkoda, że to jest wszystko za te krukoiny. Chyba, że je się jakoś da zdobyć, a ja jeszcze o tym nie wiem. Kurde bela, może byśmy sobie tak kupili takie autka, nie? Edycja Drift, jedno i drugie, pakiet 50 tysięcy, let's go, będziemy mieli, moi kochani, przynajmniej samochody, żeby zrobić wyzwanie. Tak, dokładnie. Żeby mnie tylko gra puściła teraz do tego, by się nie okazało, że jednak potrzebuję zrobić coś więcej. Nie ogarniam tego. Jak Boga kocham, nie ogarniam tego. O, jeszcze jest tryb legendy. Wow, nie wiedziałem o tym. Jakieś tytuły, nie tytuły, takie rzeczy. Dobra, ja bym chciał zrobić wyzwania. Dziękuję, gro. Bang. Mogę zrobić wszystko. Robimy w takim razie, moi kochani, japońskie togi. Lecimy. Będą drifty. Nie pamiętam, jak się driftowało w tej grze. Holy fuck. Czy ja to mogę cofnąć? Powtórz. Nie było tematu. Nie było tematu, ludzie. Let's go! Odnoszę wrażenie, że mam znowu ustawiony, znaczy zmieniony tryb dla streamera, bo ostatnio jak sobie tak jeździłem i robiłem jakieś wyzwania, to ja to zmieniam zawsze, żeby sobie posłuchać troszeczkę innej muzyki. I chyba nie zmieniłem tego znowu, nie? Fajny ten tor jest, fajnie to wymyślili, że to jest taka... takie pętelki, nie? Została minuta, no ciężko to będzie ogarnąć. Jak ja to mam w minutę? Holy fuck, kombo mi spadło. Najgorzej. O, jeszcze przywaliłem barierkę. Szlak by to trafił. Mogę cofnąć? Czy gra mi pozwoli? A demyt i przekładka. Dobra, to mi nawet... Holy fuck. Znowu przywaliłem, nie? Dobrze mi się wydawało. Ja to tak na styk zrobię. Wychodzi na to. Jest, cel osiągnięty, zajebiście. Fuck my life. 650 tysięcy ktoś zrobił. 6 milionów 551. Nie, 655 tysięcy, dobrze. Jezus Maria, aż się przestraszyłem, nie? Pomyliłem. Kurde bela. Gdyby tu ktoś 6 milionów wykręcił, to ja pierdzielę. Pojebani byście byli wszyscy. Mamy 50 koła. Uznajmy, że to jest dobry wynik, nie? Jak na początek.
Wow. Przytrzymaj, wyjdź. Dobra, odebrane nagrody. Następne co? Granice możliwości. Let's go, zróbmy to. Lancerem. Mogłem go ulepszyć w sumie, no ale trudno. Ulepszymy go najwyżej w następnym. Będziemy to robili do skutku, aż samochód będzie tak wykokszony, że jasny gwint. Kawka dzisiaj, moi kochani. Słodzona miodzikiem. Więc troszeczkę inna. Mamy inny tor tym razem. Jest mokro, żeby było śmieszniej. Czy w tej grze to ma znaczenie? Obawiam się, że tak. Aj, zjebę. Fuck my life, no nie wychodzi mi to dzisiaj kompletnie. Myśmy tu w których zawodach, chyba te od Donat Media, mieliśmy fajnego... Oh, szajs! Mieliśmy fajnego Lancera, w którym się dało zajebiste... A, bo tu jest taka hopa, temu mnie tak wywala. Damit, nie ogarniam tego, nie? Szajs, za szybko. Minuta została, nie zrobimy tego, będzie trzeba powtarzać. Sekund. Jezus, skręt w tym samochodzie jest niewiarygodny. Jak widzicie, przednie koła. Fuck. Cel osiągnięty, zajebiście. To kombo mi... Szlak by to trafił, ale dobrze, że zrobione. Fuck my life. To trzeba tak masterować, że to jest nieprawdopodobne. Ale mamy piękny... Słoneczko tam w tle, deszczyk sobie pada, jeszcze tylko tęczy brakuje, nie? Ja pierdolę. Dobra, 91 tysięcy, lepiej niż w poprzednim tym. W poprzednim... poprzedniej rundzie, goddammit. Masakra, w ogóle... Testuję jakieś nowe ustawienia nagrywania, moi kochani, bo... Nie satysfakcjonuje mnie... Jakość, jaka ostatnio jest. Nissanem, no dobra, niech będzie. Czyli jednak musiałem Nissana też kupić. Bo wrzuciłem ten film z Need for Speeda i YouTube mi go tak kurwa zjadł po prostu, jeśli chodzi o kompresję i to, jak to wygląda, aż mi jest wstyd, nie? No ale autentycznie nie wiem, czym to jest spowodowane i co mam zrobić, żeby tak nie było. Boże, jedź! Totalnie wolny samochód, nie? A najbardziej mnie martwi to, że on brzmi dokładnie tak samo, przynajmniej jak wiecie... Jak mu przekazówkę robimy, to on robi, brzmi tak jak ten Lancer. To jest smutne. Wypierdzielaj, wypierdzielaj. Dobra, ale cieszę się, że się nam udało tego Need for Speeda pograć chwilę. Jakieś tam odświeżenie troszeczkę na kanale. Mam jeszcze jedną propozycję dla was. Nawet z Polski propozycję. Ale to dopiero na dniach, bo muszę się za to zabrać, muszę się zmobilizować i się za to zabrać. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, na razie to musimy pozapierdzielać nic za nikiem. Biała strzała. Nice. Dobra, to jest sprincik, czyli nie musimy się okrążeniami przejmować. Musimy się przejmować tylko tym, żeby nas nikt nie wyprzedził, żebyśmy to zrobili jak najlepiej. Hop, 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 hop. Dobra. Offroadu tu nie ma w tym wyścigu. Więc bez problemu dajemy radę. Let's go. Teraz tutaj trzeba ściąć delikatnie. Holy fuck. O, już myślałem, że w to przywalę. Dobrze, że to się rozpada. Na całe szczęście. W ogóle, gdzie są moi przeciwnicy, nie? To powinien być trudny wyścig, a nie... Tu się jakieś dziwne rzeczy dzieją. Wszyscy zostali w tyle. Fuck my life.
Jedź, kurwa! Gnoju je. Ty mały. Napierdzielaj. Napierdzielaj. Fuck my life. Mam wrażenie, że to jest ta trasa, co jechaliśmy kiedyś tam w ramach Japanese coś tam. Albo podobna, też były takie łuki. I też nie powinienem był wtedy... No to niepotrzebnie akurat zrobiłem. Bo bym się wybronił, ale już trudno, jak już zrobiłem to pal licho. Let's go! Pięknie, moi kochani. Ryu z nami jedzie w ogóle. Ryu był wtedy właśnie w tej playliście, o której wam mówiłem. Zajebiście, dojechaliśmy. A myślałem, że to już tutaj, nie już chciałem odpuszczać gaz, ale dojechaliśmy. Pięknie, ładnie, troszeczkę maskę mam rozwaloną, pogiętą, ale trudno i lampę rozbitą. Tak, Jezu, jaka ta kawa jest dziwna, nie? Totalnie dziwna. Dobra, trochę punktów mamy zebrane. Sami content, możemy tutaj lecieć dalej. Japonia, samochód, dawajcie mi Lancera z powrotem. Ulepsz. Nie wiem, co mogę ulepszyć, ulepszę wszystko, co mogę, na fulla. Nie wiem, czy to tak działa. Wybierz, lecim. Takim troszeczkę zmodyfikowanym Lancerem. Pięknym. O Jezus, jak to pod... Jak to daje. Oj, coś czuję, że oni zostaną zmiażdżeni w tym wyścigu. Ale może się mylę. Hello. Wyglądam troszeczkę, jakbym był bardzo pomodyfikowany względem moich tutaj, prawda, oponentów, bo to takie stokowe japońskie fury tam jadą. A ja napierdzielam Lancerem, nie? Który ma wielki spoiler. Jest poklejany w jakieś dziwne napisy i jest szeroki. Nie wygląda, jakby ktoś, nie wiem, dotknął tych dyfuzorów i tego wszystkiego, to by się miał, kurwa, pociąć. Ale! Może to są slipery zrobione, nie? Zaraz mi tutaj będzie... tam będzie jakiś, nie wiem, V12 włożony. Do tej Zety, co jedzie za nami. Dobra, tu mamy dwa okrążenia do przejechania, więc nie ma tragedii. Napierdzielamy. W ogóle cały czas myślę o jednej serii, o której... Które mam obiecałem chyba z pół roku temu i dalej się nie ukazała. Ale tak to już jest, moi drodzy. Chętnie bym zagrał tego Spidermana, co wyszedł teraz dwójkę. Nie żebym w jedynkę grał, nie? Ale wszystko w swoim czasie. Dobra, napierdzielamy. Piękne widoczki mamy, chociaż tyle dobrego. Słoneczko tutaj podaje ciepłe promienie. Tak, ja nie wiem, co się dzieje. Nice, dobra. Drugie okrążenie. Cyk. O Jezus, za bardzo. Przedobrzyłem. W ogóle fajna jest ta trasa, nie? Po takich wysepkach malutkich. Tutaj mostami. Można popodziwiać te plaże. Ale szczerze wam powiem, że po Unboundzie brakuje mi w tej grze przechodniów. Jakby ludzi, którzy sobie, jakichś tam cywilów, którzy mają swoje życie i sobie tam chodzą po tych ulicach. To było fajne urozmaicenie. Wydaje mi się, że w Midnight Clubie którymś też tak było, że byli właśnie przechodnie. Też tak śmiesznie odskakiwali, jak się do nich podjeżdżało. Szkoda, że się ich przejechać nie dało. Pip, pip, dobra. Wypadałoby jeszcze się zabrać za takie online'owe bardziej rzeczy tutaj w tym motorfeściku naszym pięknym, prawda? Dobra, tam jakieś panele fotowoltaiczne w ogóle są. Nie wiem, co oni tam odpierdzielają, ale ewidentnie mają energię zapewnioną, bo tutaj jest tyle słońca, że Jezus Maria. Ops. Jak se pierdzielną taki panel tutaj przy wodzie, to już w ogóle baja. Ciekawe, jak taki panel w ogóle reaguje na falę, nie? Jak przyjdzie jakaś fala.
i podmyję to, czy coś się z tym pierdzieli, czy to jest ten. Jak się znacie na fotowoltaice, to dajcie znać. Jestem ciekaw. W zasadzie. Dobra. Dalej, dalej. Dalej, dawajcie mi nagrodę. Nie wiem, co dostałem. Lecę dalej. Klikam. Jeszcze nam zostało 5 tych. 5 aktywności. Nice. Lancer. Let's go. Wypoczęty umysł to lepsze wyniki. Pamiętaj, by robić przerwy w grze. Zajebiście. Dzięki, gro. Będę się starał. Nice, 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 nice. O, to jest w dwójkę ten... Ten... Okej, Zeta za nami. Z obok nas. Kuźdy. To jest ta trasa, którą jechaliśmy wtedy. Tylko jest mokro, deszcz pada. I przynajmniej wiem, że nie powinienem aż tak driftować, bo tracę na cennym czasie i oni mnie doganiają. Wtedy wyprzedzają mnie z dupa. Ale widzę, że on nie będzie raczej wyzwaniem, bo został już w tyle. Chyba, że się rozpierdzielił na tej barierce, co ja. I zaraz jak depnie i nitro użyje, to będzie, wiecie... Holy fuck! Ale żech to przegiął. Dobra. Oj, za szybko, za szybko, daj, za szybko, za szybko. Teraz nitro podratować. Tutaj jakieś takie mury, czy inne dziwne rzeczy po prawej stronie były. Holy fuck! Nie driftuj, ty chory pojebie! God damn it, co mi się dzieje? No przecież mnie... Ale będzie chujowy czas ludziska w tym wyścigu. Będzie tragedia, będzie. On tam bambuzel niech zostanie. Jak ta cholera się ślizga w ogóle? To jest nie do pomyślenia. Nice, i napierdzielamy. I teraz mamy prostkę. On nie chce tam jest, tam gdzie jego miejsce, czyli z tyłu. Fuck my life. O tym właśnie mówiłem, że ta droga hamowania... No ona nie jest potrzebna, bo ona się i tak z opóźnieniem wyświetla. W momentach najczęściej, w których ja już albo mam przejebane, albo już przejeżdżam ten zakręt tak jak trzeba, więc po co mi to? Więc będziemy musieli wejść w ustawienia i zrezygnować z tego jeszcze. Tam w ogóle taka dróżka. Motocykle w ogóle tu są. Zapomniałem, motocykle i kłady. Będziemy musieli ogarnąć. Bo taka dróżka tam była, mówię, w sam raz na jakieś kłady albo, albo ten, albo rowerek sobie pomyślałem. A tu sobie przypomniałem, że tu przecież jest coś takiego jak kłady w tej grze. Holy fuck, to ten tunel nieszczęsny. Ja teraz się zamykam. Pięknie to brzmi. Z maski przy masce najlepszy dźwięk dochodzi. Fun fact. Dobra. Nie, tu trzeba z głową ten zakręcik, żeby nie było jak na tych filmikach, czy przeżyjesz upadek, co te symulacje robią, i żebyśmy się nie wypierdzielili tam na dół. Dobra, za duża prędkość. Ale możemy to łatwo zredukować. Właśnie. Dobra, ale po tej muzyce już wiem przynajmniej, że jest dobrze. I nie będzie copyright claimów. Nikt się nie doczepi. Dobra, lecimy, 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 napierdzielamy. O jejku, ludziska. Pogoda się znowu spieprzyła, deszcz zaczął padać, to nie jest fajne. I nawet nie mówię o grze, nie? Tylko o realu. Chociaż tak jak patrzę za okno, to tam... Coś jakieś takie... Holy fuck, no tak, par za okno, kuźwa, a potem nie przejdziesz wyścigu. Jakieś delikatne promienie słoneczne się tam przebijają, ale mimo wszystko raczej pada. Więc dupa, dupa blada, mogłoby sobie być jeszcze ciepło. Jak najdłużej, kurwa. Jak najdłużej. Dobra. Są my, dojechalimy. To nie było wyzwanie nawet, ale no... Niech będzie, niech będzie, nie będę narzekał, nie? 3 minuty 48 sekund. Nawet nie ma tragedii. Tutaj wycieraczki sobie napierdzielają. Widać, że szybka jest czyszczona. Pięknie. I przynajmniej nie jestem z błota upierdzielony, no bo... Mokro jest. Fajnie. Nowy rekord. Zajebiście. Czemu tak mało punktów w ogóle dostałem za to? Nie ogarniam, jak to działa, nie? 5 tysięcy tylko mamy za to. Za to pierwsze mamy 2,5. Strasznie dziwne to jest. Lancerem. Dalej.
podoba mi się, więc będę go orał teraz. Olej porę na Lancero. Czy coś, nie wiem. Dobra, ale ja liczyłem, że będzie więcej eventów driftingowych. Driftowych. Czy tam driftingowych. Mimo wszystko. Ładny kolor ma ten po naszej lewej stronie lancerek. Ładniejszy niż nasz. Jakaś Akura sobie jedzie. Akurat to ja się wypierdzieliłem za drogę. A tam mamy bardzo ostry zakręt, więc będzie trzeba wykorzystać naszych oponentów. Holy fuck, nie udało mi się ich wykorzystać. No ale dobra, trudno. Dajemy radę, napierdzielamy. Zgaduję, że za rozwalenie tych pachołków tam po lewej stronie dostanę jakąś karę. Albo właśnie nie wiem. Holy fuck, murka nie rozpierdzielaj, bo tak to dostaniesz karę jedynie taką, że będziesz sobie musiał zderzak naprawić, hopie. A poza tym, no zwolni się to jak jasny gwint. Znowu mamy bardzo ostry zakręt. Trzeba troszeczkę wyhamować. Dobra, powiedzmy, że nam to wyszło. Nie było najgorzej. Dobra. To jest też sprincik, więc fajnie. Teraz możemy na chwilę kamerę zmienić na tą ze środka. Ewidentnie za to jakieś kary będą, bo zbyt często to jest. Jakby nie było za to kar, to raczej by się to pojawiło raz i nigdy więcej. Tutaj to się pojawia często. W miarę często. Napierdzielamy. O, nice. Wybroniłem to. Teraz tutaj takim delikatnym łuczkiem. I tu. Ej, zajebista jest ta trasa. Podoba mi się. Nie jechaliśmy jej chyba jeszcze wcześniej. Tutaj slalomik, byle tego nie stegować, bo się boję, co się stanie, nie? Tu mi przypierdzieli 30 sekund kary i na tym się skończy kozaczenie. Holy fuck, holy fuck. Mi się wydaje w ogóle, że tak mało punktów dostałem tylko dlatego, że powtórki używałem. Może jest jakaś kara za to. Strasznie często w trakcie tego wyścigu pada słowo kara. Mam nadzieję, że nie będę musiał tego... Holy fuck! Sprawdzać. I za ten wyścig dostaniemy trochę więcej tych punktów. Nie Zaliczyło go. Zajebiście. Fajnie by było, wiecie, dostać jakieś nagrody z tych wydarzeń. Bo ja to tak robię, a tu się okazuje, że dupa. Potem się okaże, że lepiej robić zwykłe playlisty i to wam nagrywać, bo to was będzie bardziej interesować. W ogóle ludziska, czemu ja dostałem tak? Czemu ja dostałem aż dwie łapki w dół ostatnio? To jest bardzo przykre. Znaczy trudno, nie? Ale... przykro mi było. God damn it. Dobra. Ej, zajebiste stautko. Naprawdę mi się podoba. Hadoken. Nie. Dobra, teraz tutaj boczkiem. W ogóle dzisiaj taki mniej żywy trochę jestem niż w ostatnich odcinkach Motorfesta, no mam nadzieję, że się to zmieni. Możliwe, że troszeczkę za dużo kofeiny dzisiaj przyjąłem i mnie zmuliło. Ale trudno, trudno. Za dużo kofeiny, po czym... Co zrobi teraz? Wasze zdrowie. Jak mi ma siąść pikawa, to na odcinku przynajmniej będą wyświetlenia. Ła, jak mi noga ścierpła, goddammit. No, i za to dostałem już 43 tysiące. Więc za... Odblokowałem spoiler, czy mi się wydawało? Więc to jest, wydaje mi się, kwestia właśnie... A nie. Wszyscy tyle dostali. To ja już nie wiem, jak to działa. A tutaj? Porąbane to jest. Dobra. Slalom, brak ograniczeń. Tutaj już może możemy sobie jechać czym chcemy, więc wywali nas... O, właśnie. W ogóle trąciłem mikrofon, wybaczcie mi się kolorowe.
misie kolorowe i inne fantastyczne zwierzęta. To tak pozytywnie, żeby nie było, żeby tego nikt nie odebrał, wiecie, negatywnie. Holy fuck, prawie nie wyrobiłem przez tego miśka. No i zaliczone, łatwiutko, kurwa. No i suru, wbiłem się w taksi. Dobra, już mogę, już, wywali mnie. Gro. Jak to podaje, jak to napierdoula. Dajesz lancerku. Pięknie, moi kochani, teraz mamy szansę chyba sobie Nie, dobra, nie mamy szansy sobie. Sobie co? Ulepszyć samochodu. Dobra, kolejny slalom bez ograniczeń, więc napierdzielamy. Cyk, cyk. Z tą piosenką jest coś nie tak. Ona taki dziwny przester robi, nie wiem czy zauważyliście. Chyba, że to u mnie tylko. Może te moje słuchawki, co mi... Fuck my life! Co mi już dogorywają. To może to przez to. Muszę kontrolować miejsce na dysku, bo... Fuck my life! Bo zwiększyłem jakby jakość nagrania i... Kurwa, szkoda, że skill za tym nie idzie. I ten surowy plik będzie ważyć trochę więcej. Nie zrobię tego. To trzeba powtarzać. O ja, niezaliczone. Powtórz. Dobra, napierdzielamy, slalom pod górę. Nice, bramka zdobyta. Tu trzeba dohamować, żeby nas nie wybiło znowu. Tu można troszeczkę driftem pocisnąć. Holy jebany autobus, no. Aż mi się taki dowcip czarny przypomniał o szkolnych autobusach. W sensie no ja pierdolę! Co jest grane? Jebańcu zasrany, jeszcze mnie... Co za ludzie? Dobra, niech się ten czas skończy. I powtórzymy sobie to, bo to tak być nie może. Jeszcze raz, nie wiem co jest grane. A może ja sobie mogę samochód zmienić? Wybierz pojazd. Skoro nie mamy ograniczeń. Skąd ja mam takiego Pontiaka? Nie wiem, wybierz. To zróbmy to taką piękną tą. Może odtwarzać kara? Nie mogę teraz, dobra. Bye bye kara, bye bye. Lampy zgasły. Czy mam rozumieć, że się już oficjalnie dzień zaczął, tak? Noc się skończyła, dzień się zaczął, skoro lampy pogasły wszędzie. Nice! Dobra, teraz się udało. Zajebiście jesteśmy teraz. Nie! Boom! Zajebiście, moi kochani. Tablica, pomiń, odebrane nagrody, zajebiście, jeszcze slalom, kolejny bez ograniczeń, więc zróbmy sobie go szybciutko. Dobra. Naprawdę mam ochotę momentami zmienić skrzynię na manualną, bo to jak on czasami przeciąga te biegi strasznie, to woła o pomstę do nieba. Dobra. Kurde. Jebana barierka. No nie mogę tego tak zrobić. Co jest dzisiaj nie tak? Grodo! A. Meta! Powtórz! Jeszcze raz! Przepraszam! No zmień ten bieg do japana! Co za gówno! Szlak mnie trafi. Szlak mnie trafi, ludzie, zaraz. No jedźżesz, gnojku mały. Dzisiaj to będzie festiwal faili i porażek, naprawdę.
To jest niewiarygodne. Jest, cyk, cyk, cyk. Tu trzeba troszeczkę dohamować, żeby się nie wyjebać. Tu, cyk. Tutaj teraz, cyk. O, gnoju. Pieprzony ruch uliczny, nie? A jemu się jeszcze przechodniów zachciało. Napierdzielaj, Supro, napierdzielaj, bo musimy... Nice. Tak rzutem na taśmę. Bang! Gnojku, nie ma. Skończyłem. Co mi to daje? Szczegóły. Y, szczegóły. No dobra, to mamy zrobione i co? Silver mamy w ogóle. 25 października się rozpocznie kolejny ten i my tu NSX-a potrzebujemy, CBR-kę i Typera. I jakikolwiek motocykl od Hondy. Szczegóły nagrody. Czy ja coś zdobyłem? Nie, srebro mam. Część legendarna driftu. Nie ogarniam tego, kochani. Zobaczmy, czy mamy samochód, czy go dostaliśmy. Czy to tak się odbywa, że po prostu go dostaję jakby tutaj, do tego? Jest Skyline GTR R34 Drift. A z takim ładnym malowaniem nawet, powiem wam, podoba mi się. Personalizacja. Czy ja mogę ci coś zmienić? Mogę ci pozmieniać, zajebiście. Dużo elementów tu jest nawet, ale ja chcę zobaczyć jeszcze... Zanim wyjdziemy stąd, personalizuj części ozdobne. Spoiler. Nie mam pojęcia, co ja odblokowałem przed tym. Chyba, że to w kosmetycznych zmianach coś było. Nie, nie wydaje mi się. Dobra, wybaczcie, odbiło mi się. Siądźmy do tego na chwilę. Idziemy na... Dobra, brzmi to konkretnie. Nice. Zarąbisty jest. Dobra, mi się moje kolorowe. Spadam. Żegnam się z wami. Mam nadzieję, że materiał, mimo że chaotyczny, w cholerę, to się wam podobał. Zostawcie coś po sobie. Będę bardzo wdzięczny i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.